Szanowni Państwo, to może być wykreślone, jeżeli nie dojdziemy. Szanowni Państwo, teraz powinien być punkt związany z oświadczeniami i komunikatami. Chciałbym jednak przed tym punktem omówić temat budżetu obywatelskiego. Jest to temat bardzo ważny, związany z tym, że terminy, które są narzucone teraz przez Radę Miasta, są krótkie. Nasza decyzja i nasze działanie powinno być teraz bardzo intensywne. Może powiem w takich... Może macie Państwo tam uchwałę przed sobą. Ja powiem, jakie są... Jaki jest harmonogram wprowadzania i w ogóle... Ale nie mają tej uchwały Rady Miasta, która jest podjęta? Nie. 20? Nie. A ma Pani to wydrukowane? Tak. No to prosiłbym, żeby to rozdać radny. Bo to jest ta uchwała z 20, co mówiłem. Tak. Przeczytasz. Nie. Ja myślę, że każdy to powinien mieć. Bardzo mam prośbę, że to każdy powinien mieć. Nie chciałbym, żeby to było. Chciałbym, żeby każdy miał to przed oczami. Będzie lepiej. No ja mam prośbę 5 minut przerwy, żeby Państwo te materiał dostarczyć. Bo inaczej się pracuje, jak się ma przed sobą, a inaczej. Szanowni Państwo, temat jest Państwu przekazany, mówimy o tym budżecie obywatelskim. Tak niestety małe, ale jest. Jeszcze tutaj mam, Szanowni Państwo, wpłynął do mnie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy 16 pod obrady sesji w dniu 27 lutego 2014 w trybie paragrafu 21 ustęp 1 regulaminu dzielnicy 16. Okay. Na podstawie paragrafu 21 ustęp 1 regulaminu dzielnicy 16 uprawniona grupa radnych wnosi o wprowadzenie projektu uchwały. Tak, proszę pana Andrzeja. Już, przepraszam, jest. Na podstawie paragrafu 21 ustęp 1 regulaminu dzielnicy 16 uprawniona grupa radnych wnosi o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy 16 w Wieńczyce pod obrady sesji w dniu 27 lutego 2000. Dzisiaj jest 27, przepraszam. Trybie nagrody. Szanowni Państwo, ten wniosek poddam po głosowanie, a później nad tym będziemy przez chwilę musieli podebatować i wydaje mi się, że będziemy musieli powołać tak w miarę szybko, chyba bardzo szybko, tak naprawdę komisję. Szanowni Państwo, kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego projektu wniosku pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc tak, Panowie i Panie, przeglądacie sobie ten materiał, który przed chwilą dostaliście. Jest tego kilka stron, co prawda, ale powolutku, nie należy się tutaj śpieszyć. Ja będę może w międzyczasie mówił o pewnym harmonogramie, który jest przygotowany do wprowadzenia tego budżetu. Budżet w wysokości 100 tysięcy. 100 tysięcy tak naprawdę mamy dodatkowe do zrealizowania przez mieszkańców oczywiście. Tak, z grubsza powiem założenia tego, że mieszkańcy najpierw muszą się o tym dowiedzieć, prawda? Że jest taka możliwość, co można zgłaszać jako projekt
ten projekt będzie musiał być zgłoszony przez grupę mieszkańców. Tam ile tych mieszkańców, prawda, musi być zgłoszonych, to będzie wszystko, jest określone. W tej, jest 15, prawda? Te wnioski będą, przepraszam, szkolenia tutaj naszych ewentualnie radnych i ludzi, którzy by chcieli się tym tematem zająć. Będzie marzec, kwiecień oraz kampania promocyjno-informacyjna. W maju rozpoczną się spotkania z mieszkańcami. Spotkania z mieszkańcami będą potrzebne, żeby przedstawiać pewnego rodzaju rzeczy, które, o których mogą nie wiedzieć, prawda? Czy to tereny gminne, czy to tereny gminne. Weryfikację pewnych wniosków będzie robił również urząd, czy jednostki miejskie pod kątem wykonalności. W tym roku jest to pilotaż, albo inaczej, nie pilotaż, bo w tamtym roku był pilotaż, ale w tym roku jest to okres przejściowy, który niestety skończy się głosowaniem nad tymi projektami 5 października. Czyli na wykonanie rzeczy będzie niedużo czasu, bo do końca podejrzewam listopada albo do połowy grudnia może. Czyli nie mogą być to rzeczy duże inwestycyjne, zresztą 100 tysięcy to nie jest duża kwota, żeby tę jakąś wielką inwestycję. Jest, jeżeli jest inwestycja na przykład przygotowana na przykład, bo mamy na przykład inwestycję jakąś jedną przygotowaną, czy dwie mamy, prawda? I chcieliby mieszkańcy dofinansować tą inwestycję, to też mogą to podać, prawda? Także możemy powalczyć o te pieniądze, które de facto przeznaczą mieszkańcy, nie Rada Dzielnicy. To mieszkańcy będą musieli większością głosów wybrać ten projekt. Jeżeli dany projekt będzie związany na przykład z przygotowaniem jakiejś dokumentacji, to jego realizacja może być przeniesiona na rok następny, czyli 2015. Także tutaj ewentualnie jakie projekty i czy są możliwe do wykonania, będzie weryfikowała jednostka miejska w czerwcu od 20, przepraszam. Nabór wniosków będzie od 5 maja do 16 czerwca, czyli wtedy mieszkańcy będą mogli już, jak się nauczą, prawda, składać te wnioski. Weryfikacja będzie przez wakacje, czyli od czerwca, czy od połowy czerwca do 20 sierpnia, zakończenie weryfikacji przez jednostki miejskie, które wyrzucą te rzeczy, które są albo nie na terenach gminnych, prawda, albo niemożliwe do zrealizowania, albo jeszcze jakieś inne powody tam będą. Albo jeżeli się wybuduje, że tak powiem, pewną rzecz, to utrzymanie tego obiektu na przykład będzie niespółmierne z wydanymi środkami. To też może być negatywnie zaopiniowane. Później, pod koniec sierpnia, tworzy się tak zwaną listę projektów. Tych projektów może być u nas w dzielnicy, nie wiem, 10, 20, 30 różnych. I te projekty będą, będzie tak zwana kampania informacyjna z tymi projektami. Będą ulotki z ilością tych wszystkich, że tak powiem, projektów. No i będzie głosowanie. Głosowanie będzie przebiegało przez 9 dni. 9 dni głosowanie. W ciągu tego okresu czasu będą zbierane, nie wiem, czy ustalą jeszcze internetową możliwość głosowania, trudno im powiedzieć, żeby to było możliwe do zweryfikowania. Będą karty do głosowania w dzielnicy, podejrzewam, będziemy to robić. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze, ale prawdopodobnie chyba w dzielnicy będziemy mieli urnę. I przy tej urnie będziemy musieli tutaj w jakiś tam sposób zorganizować to wszystko. To będzie rola komisji doraźnej, która będzie musiała organizacyjnie ten temat przygotować. No i po głosowaniu zostaje, tak jak powiedziałem, te 1,5 miesiąca do realizacji. Czyli wiadomo, że zadania mogą być miękkie, mogą być to tak zwane projekty miękkie, czyli dofinansowanie jakichś wydarzeń, które tutaj w dzielnicy mogą być przeprowadzane przez jakieś stowarzyszenia, nie stowarzyszenia. No, trudno mi to wymyślać, bo tu mieszkańcy mają być tutaj kreatywni. My z naszej strony wiemy, jak my planujemy nasz budżet, to wygląda w ten sposób. Szanowni Państwo, czy już wszyscy się zapoznali z tym materiałem, który Państwu przekazałem? I propozycja tutaj nasza jest taka, aby przygotować komisję doraźną. Komisja doraźna
będzie trwała do momentu rozstrzygnięcia tutaj tych wszystkich rzeczy związanych i zakończeniem tego projektu, czyli wykonaniem tych robót. Może to się nałożyć też już na zakończenie naszej kadencji, bo to tak naprawdę do 15 listopada jest nasza kadencja, ale mam nadzieję, że komisja dokończy to wszystko tak, żebyśmy mogli zamknąć temat 2014 ukończeniem realizacji projektów konkretnie. Mamy czas, co prawda, ograniczony, ale myślę, że później już chyba zarząd będzie musiał przejąć, jeżeli Rada straci, nie wiem Pani Małgosiu, jak to jest formalnie, ale w momencie, kiedy kończy się kadencja Rady, to zarząd jakby pełni tutaj tą funkcję do czasu wybrania nowego zarządu. Czyli jakaś kontynuacja tego tematu może być. I teraz moje pytanie do Państwa, żeby Państwo się zastanowili, kto chciałby w takiej komisji pracować. Komisja będzie na pewno bardzo obciążoną komisją, bo trzeba w krótkim okresie czasu przygotować kilka tematów. Zarząd tutaj oczywiście będzie pomagał, ale będą też szkolenia, na które trzeba będzie chodzić i później jakby mieć też tą wizję organizacyjną tego tematu. I mamy teraz, Pani Małgosiu, mamy tą listę, bo musimy ewentualnie wszystkich chętnych, którzy by chcieli pracować, wpisać na listę i taką, czy komisję od razu z nazwiskami, rozumiem, będziemy powoływać. To teraz otwieram dyskusję na ten temat, może najpierw dyskutujemy, a później może po dyskusji byśmy wszystkich chętnych zapisali do tej komisji. Przegłosowali, komisja by się ukonstytuowała, zostałby przygotowany projekt uchwały o wyborze przewodniczącego i zastępcy komisji i myślę, że to by był już ostatni punkt naszej przedostatni, bo ostatni to będą już druga siódma. Proszę bardzo, otwieram dyskusję na ten temat. Nikt nie ma pytań? Nie może? Proszę bardzo. Ja mam taką propozycję, ponieważ do komisji mogą być powoływane osoby z zewnątrz. Nie. Dopraszanie mogą być, ale bez prawa głosu. Mogą brać udział. Ja bym był zespołem. Na razie nie ma zespołu, bo powołujemy komisję doraźną, która może być tylko i wyłącznie składać się z toku pracy. W trakcie okej. Proszę bardzo. Nikt nie ma pytań. No to jak nie ma pytań, to ja mam pytanie. Proszę bardzo. Tak gwoli informacji, bo my dopiero teraz wchodzimy w ten projekt. Cztery dzielnice zdecydowały się wcześniej. I jak to wyglądało? Różnie w różnych dzielnicach. Na ile, jakim zainteresowaniem się cieszył projekt? Na przykład w takim jak gdyby najbardziej projektem, najbardziej efektywnym przeprowadzeniem całej sprawy odbyło się to w dzielnicy na Salwatorze. Tak, i tam na spotkaniach, które były organizowane, przychodziło nawet po 100 osób. W innych dzielnicach zainteresowanie było dużo mniejsze, bo przychodziło między 5 a 20. Tu, prawdę mówiąc, jest rola radnych z danego terenu, bo szczerze mówiąc, może to być przepustka do wygrania w swoim okręgu wyboru. W zależności na ile dany radny zainteresuje problematyką ludzi ze swojego okręgu, zaprosi na spotkanie, czy ewentualnie podsunie jakiś projekt, bo to nie radny ma zgłaszać, na to chciałam być uwagi. Nie radny zgłasza projekt. Radny może zgłaszać projekt w Radzie, a tu zgłaszają osoby spoza Rady, ale mówię, że jest to wiele rzeczy do odpowiedniego przeprowadzenia. Może to być bardzo dobre źródło. Chyba plac ozurek chyba tam został wytypowany przez... Jeżeli pieniądze z pierwszego projektu zostają, to idzie na drugi projekt, który ma w kolejności drugą ilość głosów i tak do wyczerpania, że tak powiem, budżetu. A jeśli na przykład drugi przekroczy to, co zostało, to...
No to niestety, no to w tym momencie trzeba się zastanowić, czy ewentualnie nie należy tego etapować, ale to wtedy będzie będzie taka możliwość poprawienia tego projektu, na przykład ograniczenia części do wysokości środków na przykład. Ale czy kto to będzie wybierał? Mieszkańców. Ale lista będzie złożona z pięciu projektów. Tak. Na pięć trzeba, mimo że będzie więcej, ale każdy będzie mógł głosować na pięć projektów. Obowiązkowo. Jasne, a teraz jeszcze będzie pytanie. Czyli to jest 100 tysięcy złotych na cały rok? Tak, na dzielnicy. Na dzielnicy. A oczywiście na dzielnicy 100 tysięcy. Tak. Proszę Państwa, to jest po prostu niepoważna sytuacja. To jest pilot... Aha, jeszcze, przepraszam. To jeszcze inaczej. Przepraszam. Jeszcze jedną rzecz powiem, o której nie powiedziałem. Koszty są większe niż co? Ale nie, jakie koszty? Koszty, jakie były poniesione przez, że tak powiem, dzielnice pilotażowe, to było 300 zł zrobili chyba ten... Plakaty na spotkanie. Takie były koszty. Panie radny, może pan przydeptyć? Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, a idą równolegle. Jest tak zwany jeszcze budżet obywatelski miejski, na którym jest 3 miliony. 3 miliony, który... Ta sama zasada, tylko że zadania będą musiały być kwalifikowane w sposób taki, żeby one obejmowały swoim zasięgiem więcej niż jedną dzielnicę. Czyli nie może być tak, że to zadanie, które jest wykonane, swoim zasięgiem nie obejmie na przykład dwóch pozostałych. Także gdybyśmy, ja myślę, że tutaj Porozumienie Dzielnic spróbuje się przygotować do tego, żebyśmy... Tak, wszystko idzie tym samym... tą samą ścieżką. 4 miliony 800 tysięcy. Tak, i wtedy będzie głosowanie internetowe, podejrzewam, też możliwe i będzie to w dzielnicach. Będą, podejrzewam, albo dwie urny do tych miejskich i do tych, że tak powiem, dzielnicowych. Dlaczego to jest o tyle ważne? Bo tam są większe pieniądze. 3 miliony tak naprawdę to są duże pieniądze. Gdybyśmy na przykład spróbowali pokazać, albo mieszkańcy tu pokazali temat, który by łączył dwie dzielnice sąsiednie, prawda? Niech to będzie ulica jakaś, która przebiega przez ten. Prawda? To jest to naprawdę, ale to trzeba dobrze uzasadnić, słuchajcie, bo to jest temat dosyć, że tak powiem, do pilotażowy. I tyle. Także widzicie, tak naprawdę nie tylko 100, ale i można wciągnąć więcej, kilkaset tysięcy na przykład na ten. To już jest krawata świeżki, prawda? Moim zdaniem tak. Trzeba będzie powołać taką komisję, która będzie... Doraźną. Nie mówię o tej doraźną. Doraźną to się zajmuje również bez jakimś szkoleniem, omawianiem, zapraszaniem. Robimy sobie to pani radny na pewno się odpuści. Wszyscy radni będą sobie tak robić. Nie? Natomiast chodzi tutaj o coś innego, że przecież kto będzie te urny pilnował? My? Radni, tak. Radni? Tak. Ale to w ogóle to nie będzie tajne. Nie, to mogą... ale to będzie tajne. Nie, proszę powiedzieć. Nie będzie tajne, no nie, bo chodzi mi o to, tajne. To będzie tajne, no więc właśnie, no, jeśli będzie tajne głosowanie, to może być podejrzenie, że na przykład radni mogą pocygać. To już mówię, ale dlatego, żeby się zabezpieczyć przed tym, co pan powiedział, to będą tak zwani mężowie zaufania z tych organizacji, które składają wnioski, bo to jest logiczne. Te osoby, którym zależy na tym, będą dopuszczone do takiej komisji do liczenia głosów, żeby było to transparentne. Tu absolutnie. I w tych pilotażowych rzeczach byli tacy, którzy pilnowali, żeby nie było oszustwa, żeby było wszystko uczciwie. I radni będą jakby w ramach diety będą... W ramach swoich obowiązków, tak. W ramach swoich obowiązków. Tak. Dieta nie wzrasta. Czyli tutaj dieta nie wzrasta. Na zasadzie delegacji jakiejś, że nie do tego, tylko że... Nie, a w przyszłym roku, jeżeli statuty zostaną uchwalone, będzie to jeden już, bo my żeśmy podejmowali uchwałę w tym roku, prawda? Ta uchwała de facto nas teraz zobowiązuje do tego, że jak żeśmy się zgodzili na budżet obywatelski, to w tym momencie powinniśmy wiedzieć, że konsekwencją tego jest większa praca na te same pieniądze, ale z możliwością jakby dojścia do mieszkańców, bo to mieszkańcy stają się bardziej aktywni. Oni są podmiotem w tym temacie. A w przyszłym roku, jak będzie uchwalony statut, w którym będzie zapisany jeden z punktów, że dzielnica ma tak samo ten budżet partycypacyjny, czyli to będzie w ogóle wpisane w naszą kompetencję, prawda? Czyli będziemy musieli pracować w tym, za to, co mamy w tym budżecie. Takie są plany. Szanowni Państwo, Pani Małgosia by ewentualnie
prosiłbym zapisywała kandydatury i chętnych, którzy by chcieli być w tej komisji doraźnej odnośnie budżetu partycypacyjnego, albo inaczej obywatelski ma być, a nie partycypacyjny, żeby nie nie to bardzo utrudnić. Trudne słowo i tak. Kamil. Tak, chciałem się zgłosić do komisji. Bardzo proszę, wpisujemy na razie tylko nazwiska, później proszę bardzo. Robert Adamek. Można się później zgłosić, czy to dzisiaj? Nie. To znaczy dzisiaj ustalamy komisję. Łoś Agnieszka. Zygmunt Bińczycki. Tomasz Szewczyk. Czy ktoś jeszcze jest chętny do pracy? Nie ma chętnych. To teraz tak, mamy tutaj projekt. Dobry moment, żeby sobie... Ale panie Andrzeju, pan prośbę, pan... Myślałem, że tutaj pan będzie chciał pracować. Pan nie. Ale co się tam robi? Może być okazja? Nie, nie, nie. Nie może mieszkańcy zabrać z tyłu. Słuchajcie, będzie to w kolejności alfabetycznej, ale przeczytam projekt uchwały. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy 16 Mieńczyce. Głowę prawną może zostawię, żeby Państwa nie męczyć. Paragraf pierwszy. Powołuje się doraźną komisję do spraw budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy 16 Mieńczyce. Paragraf drugi. Zakresem prac komisji będzie wdrażanie oraz prowadzenie spraw wynikających z budżetu obywatelskiego. Paragraf trzeci. Ustala się następujący skład komisji. Kamil Bartosik, Robert Adamek, Łoś Agnieszka, Zygmunt Wieńczycki i Tomasz Szewczyk. Podpisy będą, tak? Bo to będzie projekt grupy radnych. To nie będzie projekt zarządu, projekt grupy radnych. Poprosiłbym ewentualnie. Nie, to może być. Wszyscy mogą się podpisać. Trzy osoby. Możemy tak zrobić. Jak będziemy głosować ten projekt, później będzie przerwa, żeby komisja się ukonstytuowała na zasadzie takiej, żeby był wniosek o wybór przewodniczącego i zastępcy. I wtedy będziemy głosować ten drugi projekt. I to będzie temat komisji. I oczywiście wtedy komisja, przekażemy wszystkie materiały i komisja zbierze się, mam nadzieję, jak najszybciej, żeby można było przygotować sobie pewien harmonogram prac, ustalony po części już przez Radę Miasta. Szanowni Państwo, czy jeszcze do tego tematu ktoś by chciał? Słowo nie. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę, a więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie komisji, doraźnej komisji do spraw budżetu obywatelskiego. Ogłaszam przerwę teraz. Zapraszam komisję do pomieszczenia zarządu, aby ukonstytuowała się, przygotowała projekt uchwały. Pani Małgosia służy pomocą. A my mamy szansę jeszcze dokończyć pączki, kawę. Bardzo proszę.